21 maja wspominamy świętych Krzysztofa Magellana Prezbitera i towarzyszy męczenników. Krzysztof Magallanes Jara urodził się w 1869 roku w Meksyku w rodzinie rolników Rafaela Magellana i Klar Jara. W młodości był pasterzem. W wieku 19 lat wstąpił do seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń w roku 1899 został proboszczem w parafii Totatiche w Meksyku. Podjął tam dzieło budowy szkół, drukarni, prasy, centrów katechizacji dla dzieci i dorosłych. Zorganizował także budowę elektrowni. Przygotowywał okolicznych rolników do podjęcia współpracy z mieszkańcami miast. Dla Indian Huichol założył misję Asquelitan. Słynął z nabożeństwa do Matki Bożej. Kiedy antychrześcijański rząd Meksyku nakazał likwidację wszystkich seminariów duchownych, Krzysztof zebrał alumnów i otworzył własne seminarium. Zostało ono jednak wkrótce wykryte i zamknięte. Magellan nie zniechęcił się, otworzył kolejne seminarium. Gdy ta metoda okazała się nieskuteczna, zorganizował prywatne zajęcia dla kandydatów do kapłaństwa. Fałszywie oskarżany o sprzyjanie siłom rewolucyjnym, rebelii Cristero, został aresztowany 21 maja 1927 roku podczas podróży do jednego z gospodarstw, gdzie miał odprawić Eucharystię. Rozdał swój ostatni majątek wykonawcom wydanego na niego wyroku, udzielił im rozgrzeszenia, a następnie bez żadnego protestu został zastrzelony 25 maja 1927 roku w Colotitlan. Do ostatniej chwili umacniał rozstrzelanego razem z nim wikariusza, ojca Augustyna Kaloca. Beatyfikował go w roku 1992 święty Jan Paweł II. 8 lat później, 20 maja 2000 roku, dokonał on także jego kanonizacji. Początek XX wieku to czas prześladowania Kościoła w Meksyku. Kapłani, którzy decydowali się na pracę na tym terenie, świadomi byli nieuchronnej śmierci. Mimo to nie brakowało misjonarzy. W latach 20. XX wieku na terenie Meksyku zginęło 25 wspominanych dzisiaj świętych, kapłanów i osób świeckich. Żaden z nich nie miał wytoczonego procesu, żaden nie mógł się bronić. Łączyło ich szczególne umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do Maryi oraz posługa biednym. W roku 2012 na ekrany wybranych kin wszedł film Cristiada, opowiadający historię chrześcijan w Meksyku w tamtym czasie. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Krzysztofa i towarzyszy do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.